Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na recenzję wyjątkowego smartfona. Wyjątkowego, bo do składanej klapki Samsung Galaxy Z Flip. Wiem, że na recenzję Galaxy Z Flipa kazałem Wam czekać bardzo długo, trochę może nawet za długo, ale zrobiłem to z premedytacją. Nie zabijałem się egzemplarz testowy, no bo wiadomo, że telefon jest bardzo niszowy ze względu na wysoką cenę, a poza tym zależało mi na tym, żeby w moje ręce trafił mocno już przechodzony egzemplarz, taki, który był u przynajmniej kilku testerów, który jest użytkowany przynajmniej kilka miesięcy i w którym teoretycznie powinny już się ujawnić jakieś objawy zużycia w obrębie mechanizmu składania obudowy czy w obrębie elastycznego wyświetlacza. I może od tego zacznę. Być może pamiętacie, że testując Galaxy Folda, czyli drugi ze składanych smartfonów Samsunga, jaki jest w tej chwili w ofercie, trochę narzekałem, że zawias wydaje jakieś niepokojące odgłosy. A jak jest w Z Flipie? Posłuchajcie. Cichutko, prawda? A to oznacza, że ten zawias zrobiono naprawdę solidnie, zadbano o zabezpieczenie, by nie wnikał tutaj w te wszystkie szczeliny, pył, kurz i tak dalej. No i zapewne cały ten mechanizm wewnątrz również dopracowano po to, żeby właśnie pracował tak jak ten. Ten telefon pewnie był już dziesiątki tysięcy razy rozkładany, mogę się założyć, bo każdy, kto go weźmie w ręce, to się nim bawi, ja też. A mimo to działa po cichu i działa prawidłowo. Otwierając go i zamykając, nie wyczułam żadnego podejrzanego oporu, żadnych podejrzanych luzów, tu nic się nie dzieje. Zatem nie musicie się obawiać zawiasu w Galaxy Z Flip. Jest naprawdę solidny i pewnie będzie bardzo trwały. A jak z odpornością wewnętrznego elastycznego ekranu, który co prawda ma pokrycie ze szkła Ultra Thin Glass, ale jednocześnie na zewnątrz ma polimerową warstwę ochronną, która już jest po prostu miękka, tak samo miękka jak była w Foldzie, miękka, ciepła, miła w dotyku, ale jednak możliwa do zarysowania. Widać chociażby ślady wykonane paznokciem, ale najfajniejsze jest to, że te ślady po pewnym czasie znikają. Owszem, ten ekran da się uszkodzić, jak po prostu się o to postaracie, kiedy porysujecie go gwoździem, monetą, szpilką, igłą i tak dalej, czymś ostrym. No, jak chcecie, to go uszkodzicie. Ale nie podejrzewam, żeby w codziennym użytkowaniu dało się ten wyświetlacz zepsuć, bo zobaczcie, no jest używany. Ja go również używam jako telefonu do codziennej pracy. Wszystko działa, ekran jest gładziutki, bez skaz, bez martwych pikseli. Wszystko jest takie, jakie być powinno. Zatem moim zdaniem o trwałość tego ekranu również nie musicie się obawiać, ale oczywiście trzeba uważać, żeby po złożeniu telefonu tu w szczelinę nie wniknął piach, nie dostały się jakieś drobne przedmioty. Pamiętajcie, że tu są magnesy, może się chociażby przyczepić szpilka, spinacz, moneta, cokolwiek, co macie w kieszeni. No i wtedy faktycznie jak ściśniecie jakiś przedmiot tym ekranem, to potencjalnie można go uszkodzić. Ale jeżeli będziecie ten telefon użytkować w zasadzie tak jak każdy inny, nie sądzę, abyście byli w stanie zniszczyć ten wyświetlacz, o ile nie zrobicie tego celowo z premedytacją. A jaka jest jakość obrazu na tym wyświetlaczu? Słuchajcie, to jest Super AMOLED, więc po prostu jakość jest bardzo dobra. Głęboka czerń, bardzo fajnie, sympatycznie nasycone kolory. Do tego wyrazista biel, nie pożółkła, tylko po prostu mocno, intensywnie biała. Do tego wszystko inne to, co oferują AMOLEDy, czyli energooszczędność. Polecam zastosowanie trybu ciemnego w interfejsie. Szerokie kąty czytelności. Bardzo dobry poziom jasności maksymalnej, bardzo dobry poziom jasności minimalnej. Do tego ochrona wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim i możliwość dostosowania intensywności kolorów do naszych upodobań. Czego chcieć więcej? Ja niczego nie chcę więcej, ale ten ekran ma również pewne, powiedzmy, specyficzne mankamenty. Dziurka na aparat fotograficzny. No niestety musiała tu być, bo jakbyśmy sobie robili selfiaki. Musi być dziurka, na szczęście tu jest niewielka. I szczerze mówiąc, nie przeszkadza w oglądaniu filmów czy przeglądaniu internetu. Serio. Drugą rzeczą, która jest specyficzna dla składanych wyświetlaczy w Samsungach, jest widoczna fałda w miejscu, gdzie zgina się ekran. Takie załamanie. No i teraz, moi drodzy, czy to przeszkadza? No jeżeli po tym jeździcie palcem, to to wyczuwacie. Owszem, przeszkadza, bo pod palcem to czuć. Kiedy patrzycie na telefon tak pod światło, jak ja teraz, no to też przeszkadza, bo to widać. Ale kiedy ekran się rozświetli, kiedy coś na nim oglądamy, serio, to znika, przestaje nam zawadzać,
A co najważniejsze, w tym miejscu nie ma żadnych przebarwień, zniekształcenia obrazu, nie ma zaburzeń ostrości obrazu. Obraz jest po prostu taki jak na pozostałej części ekranu, czyli tak naprawdę to trochę przeszkadza, a trochę nie. W dodatku, kiedy uruchomicie dwie aplikacje na standardowo podzielonym ekranie, czyli na pół, ta fałda zrobi Wam taką naturalną linię podziału wyczuwalną pod palcem. Będziecie czuli, że przeciągnęliście na przykład coś z jednej aplikacji do drugiej. Także ja nie uważam tego za jakąś szczególną wadę, od po prostu charakterystyczną przypadłość ekranów, które tak naprawdę są jeszcze ciągle w fazie rozwoju. Jak oceniam obudowę? No, zdecydowanie pozytywnie. Nawet pomimo tego, że przypadł mi w udziale testowy egzemplarz w trochę mało męskim kolorze. Ktoś powie, że jest różowy, a ja powiem, że on jest błękitny, on bywa granatowy, on bywa fioletowy, on jest wielokolorowy, po prostu wygląda zabójczo, aczkolwiek myślę, że raczej polecam go paniom. Jest po prostu bardzo kobiecy, ale męski też może być, czemu nie? W każdym razie, telefon wygląda przecudnie, jest świetnie zmontowany, absolutnie nie ma się do czego przyczepić. No oczywiście nie jest wodoszczelny, ale składany telefon raczej na razie w tej chwili przy obecnym stanie technologii nie może być wodoszczelny, trudno. To jeszcze szybki rzut oka na rozmieszczenie poszczególnych elementów. W zasadzie jak rozłożymy ten telefon, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z konstrukcją o budowie klasycznej. Bo popatrzcie, na prawym boku przyciski głośności, pod nimi włącznik ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, o nim za chwilkę. Na górze zupełnie pusto. Na przeciwległym boku tylko gniazdko na kartę. Na jedną kartę nano SIM podkreślam. Druga karta SIM to jest wirtualna eSIM. Nie ma możliwości rozbudowania pamięci kartą microSD, niestety. A na dole bogactwo, głośnik pojedynczy, USB-C, kolejny mikrofon. No i widzicie, nie ma mini jacka. Zatem brak mini jacka i brak możliwości użycia karty pamięci zapisujemy po stronie wad tego smartfonu. Po zewnętrznej stronie smartfonu mamy oczywiście podwójny aparat fotograficzny, no i zapewne już zauważyliście, że mamy też jeszcze niewielki wyświetlaczyk o przekątnej nieco ponad cala. To jest ekran pomocniczy. On tak naprawdę służy do wyświetlania zegara, powiadomień w postaci takiej dosyć fajnej kropeczki. Zamiast diody powiadomień mamy kropkę na ekraniku. Może on wyświetlić wiadomości w formie przewijanego tekstu. Pozwala również odebrać albo odrzucić połączenie w trybie głośno mówiący. Co najzabawniejsze, pozwala on nam również na zrobienie selfiaka tym zewnętrznym aparatem fotograficznym. Czyli w sumie ten ekranik nie jest aż tak bezużyteczny, jakim się zdaje być, ale wcale bym się nie obraził, gdyby był większy, tak jak w konkurencyjnym smartfonie od Motorola. W Galaxy Z Flipie mamy standardowy interfejs znany z innych modeli Samsunga One UI. Interfejs, który bardzo lubię, jest dobrze dopracowany, jest pozbawiony śmieciowych aplikacji, chociaż dodatków w nim jest całkiem sporo i ogólnie działa bardzo fajnie. Tutaj jednak, z racji tego, że mamy do czynienia z telefonem składanym, w interfejsie znalazło się parę drobnych modyfikacji. Dzielenie ekranu już Wam pokazywałem, ale jak widzicie, smartfon może stać się malutkim laptopikiem. No, może to trochę zabawnie brzmi, ale tak właśnie jest. No bo zobaczcie taki przykład. Po ustawieniu obudowy, powiedzmy, do położenia laptopowego, na górnej połówce możemy sobie oglądać film, a na dolnej możemy go sobie komentować. Wygodne i proste. Moim zdaniem to bardzo fajne wykorzystanie dzielonego na pół wyświetlacza. A reszta interfejsu jest już w zasadzie taka jak w innych Samsungach, tych nieskładanych. A jak nasz mały Z Flip prezentuje się pod względem wydajności? Całkiem dobrze, bo ma ubiegłoroczne, co prawda, ale nadal flagowe podzespoły. Snapdragona 855 Plus i 8 GB RAM-u, a do tego 256 GB pamięci wewnętrznej. Jak to pracuje? Po prostu pracuje bardzo płynnie, stabilnie, bezproblemowo. Aczkolwiek zauważyłem, że przy intensywniejszych zadaniach jedna z połówek obudowy nagrzewa się nieco mocniej niż druga. Nie nagrzewa się jakoś strasznie, nie jest to przekroczenie poziomu, powiedzmy, przyzwoitości. Niemniej wyraźnie czuć, że tu, ze względu na to, że ta obudowa jest dość niewielka i wszystko bardzo mocno ciasno tam upakowano, no jednak z tym odprowadzaniem ciepła nie jest jakoś strasznie rewelacyjnie, ale moi drodzy, na szczęście podwyższenie temperatury obudowy nie wpływa jakoś bardzo mocno znacząco na wydajność telefonu, a na pewno nie w taki sposób, żebyście to zauważyli przy użytkowaniu go. Na co narzekam? No oczywiście, możecie powiedzieć, że jestem starym tetrykiem, ale narzekam na brak możliwości rozbudowy pamięci. Mamy tutaj 256 GB, czyli realnie niecałe 230 GB do dyspozycji. Jest to pamięć szybka UFS 3.0, no ale niestety nic z tym już więcej nie zrobimy. Jak zapełnimy, to nasz problem. Mały telefon oznacza niestety mały akumulator. W przypadku
ZFIP-a, podobnie jak w przypadku Motorola, no niestety konstrukcja wymusiła zmniejszenie pojemności akumulatora. No trudno. Tutaj mamy 3300 mAh, co faktycznie wystarczy na dzień pracy. Może dwa, ale takie mocno naciągane, z oszczędnością i tak dalej. Przyjmijcie, że ten smartfon trzeba ładować każdej nocy. Ja robiłem sobie taki nawyk, że kładłem telefon na tackę, ponieważ obsługuję bezprzewodowe ładowanie. Rano miałem telefon naładowany, gotowy na kolejny dzień działania. Z Flipa można pochwalić za to, że ma nie tylko ładowanie indukcyjne, ale również może udostępniać energię innym urządzeniom, na przykład słuchawkom. No i za to, że ma szybkie ładowanie, ale wcale nie takie najszybsze, bo 15-watowe. Jak Galaxy Z Flip sprawdza się w roli narzędzia komunikacji? Bardzo dobrze, oferuje świetną jakość dźwięku, jest kompletnie wyposażony we wszystkie niezbędne moduły łączności, w tym również w NFC. No dobra, nie ma 5G, ale czy tak naprawdę to jest jakiś problem w tej chwili jeszcze? No nie, jeszcze nie. Telefon bezproblemowo współpracuje z akcesoriami Bluetooth, z sieciami Wi-Fi, nie ma problemów z utrzymywaniem zasięgu GSM, wszystko jest w jak najlepszym porządku. No dobra, zewnętrzny głośnik jest pojedynczy i mógłby być trochę lepszy, no ale... Mówmy się, do rozmów się nadaje, a jak ktoś słucha muzyki na głośnikach ze smartfonu, no to cóż, mogę mu tylko współczuć, chyba że sobie kupił Motorola Edge. Albo zachował z przeszłości jakiegoś HTC. Co najważniejsze i co najbardziej mi się w tym telefonie podoba, przede wszystkim mogę odebrać połączenie nie otwierając klapki, ale mogę też odebrać je otwierając klapkę, a potem zakończyć z przytupem zamykając klapkę. Dawno tego uczucia nie miałem i bardzo mi się to podoba i strasznie mnie to kręci. I powiem szczerze, to jest taka trochę uzależniająca cecha tego smartfonu, bo ostatnio próbowałem zginać smartfon, który się nie zgina. Jak zatem widzicie, jak dotąd... Z użytkowania Flipa jestem raczej zadowolony, ale nie wszystko mi się podoba. Nie podoba mi się czytnik linii papilarnych, a raczej jego działanie. Bo sam czytnik jest położony bardzo wygodnie. Fajnie trafia pod palec, ja lubię, kiedy smartfon ma czytnik na boku i jest to czytnik klasyczny, a nie ekranowy, bo te ekranowe, no sami wiecie jakie są. Sęk w tym, że ten boczny czytnik we Flipie wcale nie należy do rewelacyjnych. Działa trochę wolno i trochę zbyt zawodnie, tak średnio jak ja zawsze liczę 7 na 10 prób udanych. Trochę za mało, jak na klasę tego telefonu. Bo gdyby to był tani średniak, to może bym tak nie narzekał. A to jest kurczę flagowiec i to jeden z najdroższych na rynku. Na szczęście jest rozpoznawanie twarzy, które działa szybko. To oczywiście prosty układ oparty o obrazowanie z przedniego aparatu. Zatem pamiętajcie, że ten układ w pewnych okolicznościach da się obejść, da się oszukać. Także niestety chyba jesteście skazani na ten czytnik. A może u Was będzie działał lepiej? Niektórzy mówią, że Galaxy Z Flip dostał aparat fotograficzny z Galaxy S10. To nie do końca tak jest. Ale aparat jest bardzo podobny i w zasadzie oferuje bardzo podobne możliwości fotograficzne jak S10, czyli znakomite. I w zasadzie na tym powinienem poprzestać, ale kilka szczegółów na temat zdjęć jednak muszę Wam tutaj przedstawić. Tylny aparat jest trochę zabawny, bo obie matryce mają 12 megapikseli, tylko oczywiście różne obiektywy. Pierwszy ma dobrą przysłonę 1.8, natomiast drugi jest z kolei szerokokątny o dużym polu widzenia, 123 stopni. Siłą rzeczy przysłona już tu jest niestety słabsza, 2.2. Przedni aparat, czyli ten ukryty w otworku wewnętrznego wyświetlacza, ma z kolei 10 megapikseli i przysłonę 2.4. Jak to wszystko działa? Zdjęcia dzienne, super i koniec dyskusji, nie ma o czym opowiadać. Zdjęcia nocne, no tu już jest trochę gorzej. Polecam robić je głównym aparatem tylnym, bo ten szerokokątny to już trochę szumi, z racji gorszej przysłony, no musi wchodzić na wyższe czułości, fizyki nie da się oszukać. A przedni aparat też do zdjęć nocnych tak sobie się nadaje, chociaż ma nawet tryb nocny. Podobnie zresztą jak tylne aparaty, oba mają tryb nocny, który polecam szczególnie do fotografii miejskiej, bo ma bardzo fajną właściwość, mianowicie tłumi miejscowe rozbłyski, na przykład od latarni. Pod względem fotografii Galaxy Z Flip oferuje jednak coś, czego nie oferują inne smartfony. Może być sam sobie statywem. Stawiamy go na płaskiej powierzchni, robimy zdjęcie chociażby w trybie manualnym z wydłużonym czasem otwarcia migawki i już. Nie potrzebujemy statywu. Chcecie zrobić selfiaka? Macie kadrowanie na zewnętrznym ekranie i również możecie sobie ustawić telefon na jakiejś płaskiej powierzchni, a nawet na ziemi w ten sposób i sobie zrobić fotkę z perspektywy żaby. Fajne, ale i praktyczne. Podobnie jak interfejs tego aparatu, który bardzo lubię za to, zresztą podobnie jak w innych modelach Samsunga z tego roku, lubię za to, że mogę sobie tryby fotograficzne na ekranie ustawić według pożądanej przeze mnie kolejności, czyli tak jak
Ja ich najczęściej używam. A jakość filmów, jak to u Samsunga, bardzo dobra, z bardzo dobrą stabilizacją. Czy zatem polecam Samsunga Galaxy Z Flip? Pomimo już paru miesięcznego stażu rynkowego, ten telefon nadal kosztuje ponad 6 tysięcy, czyli kwotę trochę abstrakcyjną jak za smartfon. No ale jeżeli Was stać, to sobie go kupcie, chociażby ze względu na możliwość otwierania i zamykania. Mówię Wam, to tak uzależnia, że nie sposób się uwolnić od tej czynności. Kupując ten telefon, nie musicie się przesadnie obawiać o trwałość elastycznego wyświetlacza czy zawiasu. Zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, bardzo solidnie. Nie musicie się również martwić o jakość obrazu na ekranie, o poręczność tego telefonu, bo ta jest po prostu rewelacyjna. Nie musicie się obawiać o słabą wydajność. Fotograficznie też nie za bardzo jest się do czego przyczepiać, podobnie jak do kwestii czysto komunikacyjnych. Co nie spodobało mi się w tym telefonie? Przede wszystkim ten mały wyświetlaczek mógłby być większy. Akumulator mógłby być też większy, no ale rozumiem, że nie udało się go wepchnąć do tej obudowy, podobnie jak nie udało się uczynić tej obudowy wodoszczelną. Nie obraziłbym się, gdyby akumulator był większy, a obudowa by była wodoszczelna, ale słuchajcie, cudów nie ma i ja to doskonale rozumiem. Natomiast nie potrafię przejść spokojnie obok braku możliwości powiększenia pamięci. W sumie nawet nie małej, ale na moje potrzeby jednak za małej. I podobnie, pomimo tego, że mamy w tej chwili do dyspozycji świetne słuchawki bezprzewodowe, nie przejdę obojętnie obok braku mini jacka. A jak ten telefon wypada na tle konkurentów? Słuchajcie, tak naprawdę to ma jednego. Motorola Razr, która ma słabsze wnętrze, słabsze aparaty fotograficzne, ma też notcha w ekranie, a wcale nie jest tańsza. Zatem zwycięstwo Samsunga w tym momencie jest jednogłośne, a jeżeli pytacie mnie, czy ja bym sobie kupił takiego składaka, powiem szczerze, gdybym miał kupić sobie składany telefon, to raczej wybrałbym Galaxy Folda, bo po prostu wolę mieć składany tablet o rozmiarach smartfonu, niż składany smartfon o rozmiarach połowy smartfonu. Natomiast istnieje spore prawdopodobieństwo, że gdybym był kobietą i miał luźne te 6000 z kawałkiem, widząc coś tak fajnego na wystawie sklepowej, parowałbym to do tego sklepu i dokonał natychmiastowego zakupu. I na tym kończę nasze spotkanie z Samsungiem Galaxy Z Flip. Wiecie co? Najbardziej będzie mi brakowało tego. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.